Najdawniejsze legendy opowiadały o tym, że nasze polskie ziemie porastały lasy i łąki. Zamieszkiwało je wesołe ptactwo. To właśnie tam jeden z trzech braci Lech znalazł miejsce na odpoczynek. Zauważył gniazdo, w którym wielki, dumny ptak spoglądał na niego spokojnie siedział. Od tego czasu orzeł symbolizuje nasz kraj. Gdy widzimy go na godle polskim, oznacza on honor i dumę naszego kraju. Thank you.
O tę ziemię walczyli Polacy przez ponad 120 lat. Tu przeszły powstania listopadowe, a potem styczniowe. W historii o Balkonie
Początek stała ich pierwsza kompania kadrowa, utworzona z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Podczas I wojny światowej legiony polskie brały udział w walkach z armią rosyjską. Po wydaniu w roku 1916 aktu 5 listopada część legionistów polskich odmówiła złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec, w związku z czym zostali internowani, a Józef Piłsudski został osadzony w Magdeburgu. Po odzyskaniu niepodległości 11 listopada 1918 roku oficerowie i żołnierze legionu zaczęli tworzyć Wojsko Polskie. Co szła, śpiewał przez miasto i wracała echem.
30 grudnia 1918 roku nowo utworzona powstańcza Kompania Krzemińska rozpoczęła walkę z okupantem. Jej szeregi zasiliło ponad 150 powstańców. Nikt im iść nie kazał. Poszli, bo tak chcieli. Tutaj jestem.
zostałem zmobilizowany do 56. Pułku Piechoty Krotoszyn. Była to dla mnie największa tragedia, jaka tylko mogła być, bo człowiek, żegnając się z rodziną, nie wiedział, czy wróci, czy nie. Żona z dzieckiem odprowadzili mnie na stację. Ostatnie pożegnanie i jadę w kierunku Krotoszyna. Zostałem przydzielony do batalionu zapasowego. Do 31 sierpnia mieliśmy ćwiczenia. Natomiast 1 września wczesnym rankiem zauważyliśmy już samoloty na niebie. To były niemieckie samoloty. 17 września dowiedzieliśmy się, że Rosja bez wypowiedzenia wojny napadła na nasze ziemię. Byliśmy tym bardzo zdenerwowani, bo z jednej strony taki kolos Niemcy, a z drugiej strony Rosja. 18 września rano wymaszerowaliśmy w kierunku Rumunii i Węgier. W godzinach popołudniowych doszliśmy do miasta Monostrzelska i już zobaczyliśmy na przeciwległej drodze, na wzgórzu, rosyjskie czołgi. Stało tam kilkanaście czołgów. Zaczęły strzelać do nas. Potem pojawiła się na samochodach piechota. Trochę karabinów mieli, trochę amunicji i rozpoczęliśmy walkę z nimi. Ta walka trwała prawie 3 godziny. W końcu poddaliśmy się. 2 osoby zostały zabite, kilka rannych wśród naszych. Dowódca zadecydował, by wywiesić białą flagę. Zdjęliśmy koszulę, wzięliśmy drążek i pokazujemy, że się poddajemy. Rosjanie przestali strzelać. Dowódca batalionu, major Rybiński, pojechał do Monostarzec, pobliskiego miasta, na spotkanie z oficerami. Po jakiejś godzinie wrócił. My byliśmy wówczas przemęczeni i zachmurzeni, po długim koczowaniu w lasach. Powróciwszy ze spotkania, major przykazał nam się oczyścić i odkurzyć, bo będziemy się widać z wojskiem rosyjskim na rynku. My się ucieszyliśmy, odkurzyliśmy i wyruszyliśmy. 3 kompanie zmaszerowaliśmy na rynek Monostarzecka.